Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest Battlefield 4 Beta. W końcu doczekaliśmy się bety. Niestety, jak widzicie, jest ona strasznie niezoptymalizowana i niestety będzie ona mi strasznie lagować. Nawet mimo tego, że gram na najniższych detalach w tej chwili i rozdzielczości 720p. Zobaczymy, jak to będzie z pełną wersją. O ile dobrze pamiętam, trójka też była zoptymalizowana beznadziejnie, jeżeli chodzi o betę. I dopiero tak naprawdę w pełnej wersji mogliśmy zobaczyć, jak dobrze ta gra chodzi. Tutaj ledwie czasami potrafię utrzymać 30 klatek na sekundę na najniższych detalach, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Grałem już kilka rundek, żeby zapoznać się mniej więcej tutaj, jak wyglądają klasy, jak się gra z poszczególnymi giverami itd., itd. I moje pierwsze wrażenia wyglądają mniej więcej tak. Świetna mapa, nawet jak na 64 graczy. W końcu mamy bardzo duże pole do popisu, także można tutaj grać spokojnie w 64 graczy i nie będzie to jakiś taki jeden wielki chaos, jak to miało miejsce w przypadku Battlefielda trójki. Również zauważyłem, że system wykrywania hitów jest też sporo lepszy i w końcu nie ma takich głupich sytuacji, gdzie giniemy po prostu nie wiedzieć czemu za rogiem. Jak widzicie, praktycznie strzelam w tego gościa i on od razu dostaje pociski bez żadnego laga i jest to po prostu świetne. W końcu DICE poprawiło to, co było najgorsze jakby w Battlefieldzie trójce. Niestety beta nie daje nam dostępu do jakiejś dużej ilości broni, ponieważ mamy tutaj ledwie po dwie givery na klasę. I powiem wam, że ja akurat miałem okazję grać w alfę Battlefielda czwórki. I jestem już trochę zaznajomiony z tą mapą. Wiem mniej więcej, gdzie tu ludzie się ukrywają. I zauważyłem też parę zmian jakby w stosunku do wersji alfa właśnie Battlefielda trójki. Przepraszam, czwórki, będzie mi się to niestety mylić, bo jeszcze jestem nastawiony tutaj umysłowo na Battlefielda trójka, gram przecież betę czwórki. A więc, co się zmieniło w stosunku do alfy? O ile dobrze pamiętam, na większość tych budynków nie można było się dostać inaczej niż poprzez śmigłowiec. Teraz do większości takich budynków dodali windy, także można wejść na takie punkty, jak na przykład ten taki mały wieżowiec tutaj, wtedy powiedzmy przeprowadzić jakiś kontratak na snajpera, który kampi na tych punktach, co jest świetne. W końcu DICE rozwiązało ten problem ludzi, którzy wlatują sobie helikopterami właśnie na takie punkty i nie można się do nich w ogóle dostać. Bardzo dobrze DICE, to jest naprawdę bardzo fajny pomysł. Nie miałem możliwości poznać Levolution, dlatego że po prostu w mojej wersji alfa Levolution nie było włączone. Tutaj już mamy to Levolution i można zniszczyć właśnie ten budynek, co zresztą pewnie zobaczycie później w gameplayu. Postaram się nagrać cały ten meczek, żebyście widzieli dokładnie, jak to wygląda. No i właśnie, to jest jeden z tych momentów, gdzie akurat nie powinienem może tak szybko wchodzić. Ale chyba jednego typka udało mi się załatwić. To właśnie był wieżowiec, ten główny, który można zawalić. Już kilkakrotnie widziałem, jak ten budynek został po prostu kompletnie rozwalony. I wygląda to naprawdę, naprawdę epicko. Czego nie możemy sprawdzić jeszcze tutaj, to tryb komendera. Tryb komendera po prostu został w tej becie jakby wyłączony. Spróbujmy sobie wziąć jakiś pojazd, nie mam pojęcia co to. Aha, to jest ten taki jeepek. A nie, to APC? Nie, to ten taki jeepek. Tak jak mówiłem, nie można sobie tutaj odpalić trybu komandera, niestety, więc nie mam możliwości sprawdzić, jak to wygląda, ale kiedy tylko pojawi się taka możliwość w pełnej wersji, to możecie mieć pewność, że na pewno będę chciał zagrać komanderem i może nawet z tego będzie jakaś troszkę osobna seria z Battlefielda 4, gdzie będę właśnie tylko dowodził ludźmi, a nie praktycznie walczył na polu bitwy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki mi pomysł właśnie przed chwilą dosłownie wpadł do głowy. Ups, niedobrze. No właśnie, jeszcze taka moja nieznajomość tego, gdzie ludzie się czasami potrafią skampić, doprowadzi do tego, że po prostu się wbije na hama w jedno miejsce i potem zostaje rozwalony. Na razie gram klasą wsparcia. Mogę wam pokazać mniej więcej, co ja tutaj sobie mogę zainstalować do mojej givery. Mamy też tylko kilka dodatków, jakby mamy jakiś tam celownik, żeby nam trochę ułatwić rozgrywkę, celownik laserowy i bodajże coś jeszcze mogę tutaj zamontować, co przed chwilą odblokowałem, czyli jakiś hamulec wylotowy, który prawdopodobnie powinien mi trochę zmniejszyć rozrzut. Gram z bronią AK-12, bardzo dobra givera tak naprawdę dla Assaulta. Spodziewałem się, że AK będzie bardzo słabe, to jest taka jakby futurystyczna wersja oczywiście AK-12. Tak jak mówiłem, spodziewałem się, że
bronie typu AK będą bardzo słabe. Znowu tutaj w Battlefieldzie, bo krótko mówiąc, w przypadku Battlefielda trójki, żeby się znowu nie pomylić, AK miały bardzo małą szybkostrzelność, co powodowało, że raczej w walce w zwarciu nie mieliśmy jakichś dużych szans tak naprawdę. Tutaj widzę, że trochę jakby zwiększyli im szybkostrzelność, nie wiem jak to jest z damage'em, ale działa to naprawdę, naprawdę wyjątkowo nieźle i bardzo przyjemnie mi się gra z AK-12. Próbowałem broń PDW u mechanika. No mechanik teraz się zmienił na typowo postać do walki na bardzo bliski dystans. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ta zmiana mi się podoba. Prawdopodobnie w przypadku inżyniera, po prostu w przypadku pełnej wersji będę grał z karabinami, ale to się jeszcze zobaczy, bo karabinki są teraz dostępne dla wszystkich, ale chyba jeszcze nic nie odblokowałem. Nie grałem raczej supportem, przynajmniej w tej wersji. Supportem grałem w wersji alfa, ale sprawdzimy jak to będzie wyglądać w pełnej wersji. Oraz tutaj. Myślę, że zrobię mniej więcej coś w ten sposób, że będę robił powiedzmy gameplaye z jakichś tam konkretnych klas, czyli najpierw zagramy sobie tutaj właśnie Assaultem, następny będzie inżynier, ewentualnie wsparcie, no i snajper, i sprawdzimy sobie wszystkie te cztery klasy w tej alfie. No niestety te frame dropy są strasznie chamskie, no ale nic na to nie poradzę, no co jest po prostu, to jest po prostu alfa, a nawet beta, bo alfa to już minęła i niestety optymalizacja jest tragiczna. Ale tak jak mówię, grałem w alfę, mam mniej więcej pojęcie jak się strzela tutaj kiwerami. Troszeczkę inne bronie były dostępne w alfie. Mieliśmy tam ten taki czeski karabinek, którego w tej chwili niestety nie kojarzę kompletnie. Nie pamiętam jego nazwy, ale był tam tylko ten jeden chyba karabinek właśnie dostępny dla Assaulta. Ultimax 100 był dostępny dla żołnierza wsparcia, jest dostępny dla żołnierza wsparcia i dalej w zasadzie nie pamiętam po prostu wszystkiego, no bo od alfy to już trochę minęło. W każdym razie powiem wam jedno, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć gameplay z Battlefielda 4 alfy, nie bety, to prawdopodobnie będę mógł udostępnić ten filmik, tylko nie w najbliższym czasie, dlatego że nie można było umieszczać gameplayów z alfy właśnie na YouTubie, bo inaczej mogli zbanować konto Origin i dodatkowo mogli po prostu usunąć oczywiście ten filmik z YouTube'a. Ale prawdopodobnie po premierze Battlefielda 4, kiedy już cały kurz opadnie, no to powiedzmy po jakimś czasie będzie można to wypuścić. Ja cały czas trzymam ten gameplay na moim tam gdzieś dysku, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to wygląda w jakimś tam późniejszym terminie. W każdym razie postaram się teraz wbić właśnie tutaj na punkt C i może z tego punktu C gdzieś sobie zlecimy na dół, na jakiś inny punkt. Pokażę wam to, pokażę wam jak wygląda tutaj widok z tego wieżowca. Ciekawi mnie właśnie jak to będzie tutaj z tymi windami, bo mam wrażenie, że tutaj dużo ludzi będzie kampić na te windy, dlatego że po prostu to jest taki łakomy kąsek oczywiście dla wszystkich, żeby zdobyć właśnie ten konkretny punkt. Sporo się za to zmienia, jak ten wieżowiec po prostu padnie, no to jest coś epickiego, jak on upada. Dodatkowo jeszcze właśnie zmienia się praktycznie całe pole bitwy. Mamy tutaj dużo wtedy dymu, oczywiście punkt C też się zmienia i nie mogę się doczekać jak będzie wyglądała rewolucja właśnie w pełnej wersji Battlefielda 4, kiedy będziemy mogli zobaczyć jakby też inne mapy, w których mamy Levolution. No i oczywiście musiałem wpaść na jakiś czołg. Co zauważyłem a propos spadochronu? Spadochron, mamy teraz sporo większą kontrolę nad tym, co się dzieje i to jest po prostu świetne. Jakby możemy bardzo precyzyjnie sterować, gdzie tak naprawdę mamy, chcemy lecieć. Kurde, nie mogę go trafić. Ale lamka. Już z RPGa nawala? No. Udało mi się go załatwić. Co ja mówiłem? Ze spadochronem możemy latać teraz lepiej, jakby da się sporo bardziej kontrolować miejsce, w którym upadniemy. Również dodali tutaj taką funkcję wychylania się z rogów. Jeżeli podejdziemy sobie do jakiegoś, byle którego rogu, czegokolwiek, jakiegoś pudełka, ściany i tak dalej, to możemy się wychylić tak lekko. I uważam, że jest to świetny pomysł, tak to jak zostało zaimplementowane, dlatego że nie musimy mieć jakichś dodatkowych przycisków na to, żeby tak naprawdę
wychylić się za rogu. Kiedyś musieliśmy używać Q czy E, żeby się wychylać i moim zdaniem po prostu było to trochę niewygodne. Tutaj zaimplementowali to po prostu świetnie, bardzo intuicyjnie i myślę, że z tej opcji będziemy korzystać bardzo, bardzo dużo. Co mi się też podoba jeszcze a propos Battlefielda 4, to oczywiście to, że możemy sobie zamontować sporo więcej dodatków. W tej chwili w klasie szturmowca nie musimy rezygnować z apteczki, żeby mieć granatnik, co jest fajne. Mamy dwie rodzaje apteczek. Jedne apteczki jakby leczą natychmiast ileś tam zdrowia, ale za to dają go mniej. Drugie apteczki to są takie standardowe apteczki, jakie znamy z Battlefielda. Z Battlefielda 3, które po prostu leczą na przez jakiś tam pewien czas. Tych małych apteczek, które ja mam w tej chwili, możemy wyrzucić dwie paczki. Możemy po prostu je sobie od razu podnieść, co jest fajne. Podobnie jest w przypadku bodajże żołnierza wsparcia, że też mamy takie małe pakieciki amunicji, tylko one odnawiają nam amunicję do naszej głównej broni i pobocznej, czyli do naszego pistoletu i karabinu. Za to nie odnawiają nam amunicji w ogóle do żadnych innych zapasów, typu jakieś tam nasze gadżety, granatnik i tak dalej. Za to taka większa apteczka odnawia nam jakby wszystkie zapasy, tylko też jakby w jakimś tam przedziale czasu. Nie mam pojęcia, co ten gościu próbował zrobić, ale trochę mnie tutaj uszkodził. Właśnie rzucę sobie teraz apteczkę i nawet nie muszę jej podnosić, wystarczy, że do niej podejdę i odnawia mi to bardzo szybko zdrowie. Ups, coś we mnie napierdziela i nawet nie wiem co. Myślę, że to będzie jedna z tych apteczek, z którymi będę latał naprawdę bardzo dużo. A gościu na mnie czekał na knife'a i mu się nawet udało. Właśnie nie miałem jeszcze okazji kogokolwiek znajfować tak naprawdę tutaj w tym Battlefieldzie 4 i zobaczę, czy jeszcze mi się to uda. Dobra, spawnujemy się dalej. I widzę, że tutaj już jest całkiem niezła bitwa o punkt D i zaczynają nam już przejmować punkty. Co muszę powiedzieć jeszcze a propos Evolution, to że świetny jest ten motyw takich małych rzeczy, które, na które możemy mieć wpływ, jak na przykład podnoszenie tych barier, co zablokuje czołgi, czy opuszczanie jakichś zasłon, dzięki czemu możemy zablokować naszych przeciwników. To są takie małe, drobne smaczki, które po prostu są genialne tak naprawdę w dłuższej mierze i mogą się okazać naprawdę bardzo przydatne czasami, żeby jakby przeważyć losy walki na naszą stronę. Oczywiście bardzo mocno pozmieniały się jakby dodatki. Bodajże laser, celownik laserowy ma trochę inne właściwości niż wcześniej. Co tam jeszcze? Rączka przednia też działa trochę inaczej, ona mi akurat tutaj redukuje bodajże rozrzut broni, kiedy chodzę, chociaż nie pamiętam, nie chcę tutaj skłamać. Nie pamiętam w tej chwili, co dokładnie który gadżet robi, ale o ile dobrze pamiętam, działanie jakby rączki taktycznej zmieniło się naprawdę wyjątkowo. Celownik laserowy chyba działał tak, jak działał, o ile mi się zdaje. Mniej więcej z rączkami to chyba wygląda tak, że jedna rączka jakby daje nam chyba lepszą celność w ruchu i lepszy hipfire, i to właśnie jest chyba ta rączka, którą mam. A druga rączka, bo jest jakby taka prosta rączka i taka rączka pod pewnym kątem, to się nazywa angled foregrip, i ona chyba wtedy właśnie zmniejsza rozrzut na boki broni, o ile się nie mylę. Musiałbym to sprawdzić, nie pamiętam tego dokładnie. Ktoś to kiedyś tłumaczył, bodajże level cap. Ja na pewno będę starał się robić poradnik z Battlefielda 4, cała seria Tools of Battlefield 4, gdzie będę mówił o dodatkach, jak i o samych broniach. Oczywiście też będziemy jakby mówili trochę o statystykach, trochę o dodatkach, których warto używać z danymi giverami. O, proszę bardzo, akurat jesteśmy w dobrym momencie. Jak za blisko też jesteśmy tego wieżowca, to odbiera nam HP. Także trzeba na to uważać. Jeżeli zbyt długo stoimy na dachu, no to też wtedy nas po prostu zabija. Także na to trzeba uważać. Jest to naprawdę dużo, dużo miejsc, na które musimy uważać. Co do samej mapy, jest ona niesamowicie ciekawa, bo mamy ogromną ilość miejsc, na które musimy uważać. Po pierwsze dachy, po drugie musimy uważać na jakieś właśnie takie małe miejsca typu okienka, jakieś sklepy, bo tam też się mogą czaić przeciwnicy. Mamy mnóstwo pojazdów, helikoptery, czołgi i tak dalej. Naprawdę trzeba uważać na tej mapie na wszystko. Jest ona wyjątkowo ciekawa i proszę bardzo, coś tutaj mamy, jakiś pakiet broni, czy mi się zdaje, bo jest tutaj
jakiś taki obrazek pistoletu i jestem ciekaw, o co z tym chodzi. Czy można tu coś podnieść, czy tego nie zaimplementowali. Co my tu mamy? Proszę bardzo! Ha! Granatnik! No, to tego jeszcze nie było, czyli wiemy, że taki granatnik jest jednym z pick-upów. Także trochę pogramy z tym granatnikiem, nawet się tego nie spodziewałem, że zaimplementowali te dodatkowe bronie tutaj właśnie w tym Battlefieldzie. Tam kogoś mamy? Nie. Tak tylko mi się zdawało. Prawdopodobnie ma strasznie wolny reload, ten granatnik. O, myślałem, że już kurde stracę cały magazynek, ale jednak jakby zaliczyło mi tylko jeden pocisk mniej. Bo w zasadzie tyle tylko wystrzeliłem. Zobaczymy, czy uda mi się kogokolwiek tym rozwalić. Może uszkodzić czołg? O, proszę bardzo. Coś robimy. Ciekaw jestem tak naprawdę, jak bardzo skuteczne będą właśnie takie dodatki, które możemy podnosić. Być może będą w ogóle nieskuteczne. O, pięknie po prostu. Czyli można niszczyć ciężkie pojazdy tym granatnikiem. O, cholera, czołg. Mam wrażenie, jakby niektóre miejsca nie były oteksturowane, albo to był jakiś błąd, nie wiem, wczytywania tekstur u mnie, bo wyglądają właśnie tak jak tekstury z Alfy. Alfa w ogóle nie miała żadnych tekstur i mieliśmy tylko takie białe w zasadzie bloki, taką białą masę zamiast jakichś tam tekstur, które powodowały oczywiście, że ten obraz wydaje nam się lepszy. To był bardziej taki test bodajże infrastruktury niż naprawdę prawdziwy test tego, jak się będzie grało Battlefielda i tak dalej, i tak dalej. To jest coś w pociarzu. Dostał? Kurde, skąd on mnie załatwił? Tam był skubany, kurde, już tam przejmują pół. Albo już tam przejęli co w ogóle. No niestety przejęli, dobra. Czy mi się uda zespawnować na tym typie? Chyba uda mi się zespawnować. Także moje pierwsze wrażenia z Battlefieldem są jak najbardziej wyjątkowo pozytywne i znowu dostałem z granatnika niestety z tyłu, muszę się trochę pilnować. Tak jak mówię, moje wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne, czekamy tak naprawdę na pełną wersję, bo na razie optymalizacja, krótko mówiąc, mocno się. I utrzymanie 30 klatek na minimalnych detalach i rozdzielczości 720p, no to jest po prostu jakaś masakra. Tak było w przypadku też Alfy, że tam w zasadzie detale powiedzmy nie miały takiego znaczenia, ale bardzo ciężko było uzyskać jakikolwiek rozsądny framerate tak naprawdę. No nie zobaczycie tutaj jakiegoś niesamowitego gameplayu, 9:5 jak na razie. Nie jest nic niesamowitego, ale no, tego się chyba mogliśmy spodziewać jakby po początkach właśnie w Battlefieldzie. No nie mogę, ile ja mu HP zostawiłem? 11 HP? I kurde się zespawnował cały skład teraz tam. No jeszcze czasami takie sytuacje się zdarzają, może nie znam po prostu jeszcze na tyle broni, żeby móc cokolwiek konkretnego powiedzieć o tym, co mi się podoba, czy nie. Bardzo mi się podoba jakby, że udostępnili nam od razu jakieś celowniki i trochę łatwiej jest jakby zacząć ten cały gameplay. Oczywiście spodziewam się, że pełna wersja w ogóle nie będzie miała żadnych dodatków na początku odblokowanych. Będziemy mieli tylko tam jakieś te battle pakety, czy jak to tam się nazywa. Dzięki czemu będziemy mogli sobie, nie wiem, coś szybciej odblokować. Akurat ludzie, którzy kupili preordera, tam dostają właśnie jakieś tam battle packs, czy jakoś tak na sam początek. I będziemy mogli pewnie sobie coś tam odblokować, czy jakoś mniej więcej w ten sposób. Daj, daj! Ups! Ach, miałem nadzieję, że da mi się go załatwić. Co jeszcze zauważyłem a propos takich technicznych aspektów, to, że teraz właśnie ten AK-12, czy powiedzmy sobie, to jest taki wariant AK-47 z Battlefielda 3 oczywiście, może taki najbliższy odpowiednik, to, że jego reload jest teraz sporo szybszy. Mam nadzieję, że będzie mniej takich broni, które właśnie będą jakby bez żadnego sensu, bo jak dobrze wiecie, Battlefield 4 miał mnóstwo takich broni, które po prostu były słabe w porównaniu do M16, bo to był taki karabin, do którego wszystkie inne givery były porównywane. I więcej właśnie broni będzie miało tutaj swój jakiś cel. M16 tutaj będzie w Battlefieldzie 4, to jest potwierdzone, ale będzie w wersji tylko która będzie strzelała seriami, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dzięki czemu będziemy mogli właśnie się pozbyć tych nobów z M16, ale sądzę, że pewnie będzie jedna z takich giver, która będzie i tak lepsza niż wszystkie inne. Właśnie tutaj macie przykład tego, jak można na niektóre takie mniejsze budynki sobie tutaj wejść właśnie windą. Mamy kurde teraz mnóstwo przeciwników, a ja zaczynam żałować, że nie mamy
mechanika w naszej drużynie. I być może ja bym się przemianował na mechanika, ale mi się szczerze mówiąc nie chce, szczególnie, że chciałem pokazać wam gameplay właśnie z szturmowca. A cholera. Co jeszcze, heli? No, chyba mnie tutaj uratuje gościu. O ile dobrze pamiętam, heli teraz dostają od zwykłych karabinów damage'a. Muszę to jeszcze sprawdzić, tego jeszcze nie potwierdziłem. Ale jeżeli tak, no to będzie w końcu jakby fajny... To będzie fajna opcja w końcu dla ludzi, którzy nie mają, powiedzmy, inżyniera, żeby zacząć jakoś załatwiać te helikoptery bez użycia jakichś tam naprowadzanych rakiet i tego typu rzeczy. Ciężko widzę, że jest nam się przebić. Nikt nie używa czołgów, także pograjmy sobie chwilę czołgiem i sprawdźmy, jak się nimi w ogóle gra. To, co zauważyłem a propos czołgów, to że są one sporo bardziej zwrotne na niskich prędkościach, co mi się podoba. Powiedzmy, że można było je... Można te czołgi teraz porównać pod względem zwrotności do tank destroyerów z Battlefielda 3 w dodatku Armored Kill. Zobaczcie, że praktycznie... Nie mogę znaleźć słowa. Puszczam shift i ten czołg naprawdę ma bardzo duże pole manewru. Kiedy tylko wciskam shift, no to od razu ta manewrowność się zmniejsza. Ale to mi się podoba, bo to będzie bardzo ciekawa opcja do walki właśnie na bliski dystans z czołgami, szczególnie właśnie na mapach miejskich. Cholera. Nie nawala i nawet nie wiem co. Staram się tutaj znaleźć winowajcę, tylko tyle, że za bardzo jestem w stanie go znaleźć. Tam jest jakiś snajper. A, raz kozie śmierć, podjadę bliżej. Teraz widzę, że dostajemy nawet punkty za trafienie w jakiś pojazd. No, w końcu. Jakiś pojazd zniszczony. A, cholera. Jest ich tu tyle, że ciężko jest się ogarnąć tak naprawdę ze wszystkim. No ale w końcu może sobie teraz nabijemy trochę statystyki. Oho! Już wszyscy się na mnie zezłościli. A, jakby go tu załatwić, tego gościa tutaj. A, nie mam amunicji. Czołgi teraz mają też amunicję, o czym trzeba pamiętać. Bo inaczej możemy się nagle niemile zaskoczyć, co widzieliście zresztą przed chwilą. Bodajże lekki karabinek szturmowy doczepiony do czołgu nie posiada jakby ograniczenia amunicji, ale za to już czołgi w głównym dziale mają właśnie ograniczenie co do posiadanej amunicji. Na to trzeba wyjątkowo uważać, bo możemy się naprawdę niemile zaskoczyć w niektórych sytuacjach. Postaram się przejąć w końcu jakiś punkt, bo widzę, że nasz team zapomniał, że możemy używać innych pojazdów. Strasznie mi się podoba to, że ten wieżowiec zostawia taką mgłę. Jest to po prostu super, bo musimy trochę bardziej wtedy uważać na naszych przeciwników, jakby walka nagle zmienia się z dalekiego dystansu na średni i bliski, bo nie mamy dobrej widoczności. Muszę jeszcze sprawdzić, jak to wygląda z... Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. Są takie lunetki, które jakby po prostu powiększają nam przybliżenie. I możemy je zamontować jakby z naszym standardowym przeciwnikiem, celownikiem. One się tutaj nazywają magnifiers. Nie wiem za bardzo, jakby tu znaleźć nazwę na polski, jak to się nazywa. W każdym razie to są takie lunetki, dzięki którym możemy sobie właśnie przybliżyć bądź oddalić obraz. Nie wiem, taka mała lornetka. Nie, ciężko mi powiedzieć nawet, co to jest. W każdym razie to jest taka rzecz, którą możemy sobie wybrać jak celownik laserowy i wtedy mamy albo większe przybliżenie, albo mniejsze przybliżenie. Oczywiście wtedy nie możemy mieć jakby celownika laserowego czy innych tego typu rzeczy, tylko właśnie tą taką małą lunetkę. Grałem akurat już z tą lunetką w Alfie. Jest to naprawdę wyjątkowo fajna rzecz właśnie, jeżeli chcemy walczyć, powiedzmy, mieć możliwość walki na daleki dystans, to wtedy sobie włączamy właśnie taką lunetkę, mamy przybliżony widok. A kiedy, powiedzmy, już skończymy walczyć z przeciwnikiem na bliski dystans, to wtedy wyłączamy sobie taką lunetkę i możemy normalnie dalej grać jak ze zwykłym celownikiem typu Cobra. Postaramy się przejąć tutaj punkt B, choć marnie to widzę ze względu na ten czołg, który tam jest. Nie wiem, czy uda mi się załatwić tego typa, ale chyba marne szanse przynajmniej w tym momencie. Dobra, teraz powoli. Aha. Nope.
Dobrze, że zauważyłem ten grunt, tylko tego gościa wcześniej nie zauważyłem. Mógłbym mieć duży kłopot. No, runda prawie zbliża się do końca. Niestety nasz team troszkę lami. Miałem nadzieję, że będzie nieco lepiej. No, ale początki w Battlefieldzie 4 są zawsze ciężkie. Miałem dzisiaj robić livestream z Bulionem, ale niestety mi się chyba nie uda wyrobić na ten livestream, choć jak bardzo bym chciał. Prawdopodobnie po prostu będziemy grali razem później i ewentualnie nagrywali jakiś materiał z Battlefielda 4. Jeżeli uda mi się go namówić, no to być może nawet dzisiaj coś nagramy z tego Battlefielda 4. Zobaczymy. No, nawet jestem pierwszy na serwerze. 15 do 9, może to nie jest jakiś imponujący wynik, ale myślę, że nieźle jak na początki w Battlefieldzie 4. Muszę powiedzieć, że większość graczy, która grała w Battlefielda 3 akurat, będzie już zaznajomiona z tym, co się dzieje tutaj. Zmiany może nie są jakieś porażające, największą zmianą jest tutaj właśnie Levolution, ale są one na tyle duże, że uważam, że tak DICE odwaliło naprawdę kawał dobrej roboty, bez dwóch zdań. I teraz zastanawiam się, gdzie jest ta Givera, której jest tutaj moda. Nie wiem, czy nie tutaj wyżej, czy jak, bo chciałem dorwać właśnie jakiś karabinek, ale niestety nie mam na razie takiej możliwości. Chyba, że w tym miejscu coś leży, ale nic nie widzę, żeby tutaj coś było. Być może to takie bronie da się podnieść tylko raz, a później już po prostu nie ma na to żadnych szans. O właśnie, brakowało mi teraz trochę tutaj hipfire'a w tym momencie. AK-12 nie jest zbyt dobre z strzelaniu z biodra. Co zresztą można przewidzieć, bo jest to zwykły karabin szturmowy. Bardzo ciekaw jestem za to, jak potraktują karabinki typu Qualpap. Widzę jeszcze jakby, że trochę tutaj czas spawnu się pomniejszył. No i znowu dostałem z noża, już drugi raz w tej rundzie. I to jeszcze tak chamsko, bo się zespawniłem i dostałem z noża. Ach, słodki Battlefield. Zupełnie jakbym się nie przerzucał z trójki. No może nie do końca. Ciekaw jestem jeszcze a propos DLC-ków, jak one będą wyglądały. Już tam trochę zapowiedzieli a propos DLC-ków. Widzieliśmy jakieś tam też przelotne momenty na trailerach z mapach z DLC. Podobno mają być mapy z Battlefielda 3 też, w którymś DLC-ku. Ja się zastanawiam na razie nad premium. Prawdopodobnie kupię to dlatego, że jeszcze chcę z tego nagrywać filmiki, a po drugie bardzo lubię Battlefielda i to pewnie będzie kolejna gra, w którą będę grał na zasadzie codziennej. Bo do tej pory nie miałem takiego tytułu, który mógłbym grać tak naprawdę codziennie, tak po trochu, żeby się zrelaksować. Po prostu Battlefield 3 w pewnym momencie już mi się znudził. A teraz będziemy mieli w końcu nowe mapy, nowe givery, kolejne rzeczy do odblokowywania i tak dalej, więc będzie tutaj motywacja, żeby grać dalej w Battlefielda 4 tym razem. Może nie będę się teraz rzucał na czołg, skoro nie mam tamtego granatnika. Aha. Ale czołg chce się rzucić na mnie. Gdzie tu będzie jakaś możliwość... Ups, ups! Jaj. Nie sądziłem, że może tu wjechać. Miałem nadzieję po prostu, że uda mi się jakoś uciec od niego. No ale zostało nam jeszcze tylko 31 tiketów. Jeszcze sporo przeciwników niestety na linii. Zobaczymy, czy uda mi się utrzymać tego najlepszego gracza w tym momencie. Oczywiście musiałem się spawnić w kompletnie złym momencie. A w ogóle mnie załatwił snajper z dość daleka. Z drugiej strony, dobra, to spawnujemy się na A i spróbujemy załatwić tam tych typów, którzy się kampią przy B, o ile mi się uda, bo zostało ledwie 7 tiketów do końca. Szkoda, że nasza drużyna przegrała, miałem nadzieję, że pójdzie trochę lepiej, 18-13. No, nie jest źle jak na sam początek, muszę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. A więc tak wygląda beta Battlefielda 4. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Mam nadzieję też, że kolejny odcinek uda mi się nagrać już z Bulionem. Niestety Kaikorot na razie nie będzie mógł zagrać w Battlefielda 4 ze względu na to, że po prostu ma za słabego peceta, ale na pewno Kaikorot się pojawi w Battlefieldzie 4 prędzej czy później, bo będzie składał sobie nowego peceta. Także dzięki za oglądanie tego odcinka i następny odcinek będzie z klasy żołnierza wsparcia, następny z mechanika, ostatni ze snajpera, ponieważ po prostu jestem beznadziejny snajperem. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć!